lub wrócisz na południe, na południowy wschód i odwiedzić miejscowość Medziwa Borca, odwiedzić Muzeum Sztuki Nowoczesnej imienia Andy Warhola. Bo oczywiście to, że ono powstało, jest bardzo ciekawą inicjatywą lokalną i zgromadzenie kolekcji dzieł sztuki nie tylko samego Andy Warhola, ale również jego brata i jego bratanka w tym muzeum możemy zobaczyć. Tutaj już tak jak to wygląda, tutaj w Medziladorcach Rynkowej jest ulica Andy Warhola, organizowany jest również festiwal kultury rusińskiej imienia Andy Warhola, więc jakby Andy Warhol wrócił w taki symboliczny sposób na Słowację, jest tam obecny poprzez swoje dzieło i poprzez pamięć o nim. Tutaj kilka slajdów właśnie z wnętrza, ale to jest właśnie, mamy rozmawiać o Andy Warholu i mamy rozmawiać o sztuce. To też? Co musi się wydarzyć, żebyśmy coś uznali za sztukę? Jakie są te warunki do nazwania jakiegoś przedmiotu dziełem sztuki? Na przykład, czy ten pilot, który trzymam w głowie, nazwiemy sztuką? Nie. A dlaczego nie? A co musi się zdarzyć, żebyśmy to nazwali sztuką? Czyli potrzeby wyższe, czyli przedmiot, który nie będzie użytkowy, prawda? Czyli przedmiot, który jest pozbawiony jakiejś funkcji użytkowej. No ale mamy sztukę użytkową, prawda? Więc zaczyna nam się takie rozgraniczenie w sztuce, co jest tą sztuką wysoką. I nagle ta hierarchia niższa, tej hierarchii stopień niżej, czyli sztuka użytkowa. No, to Państwo powiedzieli, że to jest sztuka. Puszka zupy Campbell, tutaj mam pieczarkową. Ulubioną zupą Andy Warhola była zupa pomidorowa, ale to też nie było. I czy to jest sztuka? No i artysta może dostał pieniądze za zaprojektowanie tego. Dostał za zaprojektowanie etykiety, prawda? Ale on to traktował jako również projektowanie graficzne, prawda? Jako projekt użytkowy. Ale czy możemy to uznać za sztukę? Co musi się stać, żeby tą puszkę zupy Campbell uznać za sztukę? Może musi wielki grono osób uznać, że jest to właśnie sztuka. To my uznamy, słuchajcie, że to jest sztuka. Nie. Aż się dyszampła. Psychologia. No idea ready-made. Szymon ma więcej racji. Czyli artysta nie musi tworzyć dzieła sztuki. To powiedział już w latach 20. Marcel Duchamp. Wystarczy, że go wybiorę. Jestem artystą i swoim gestem wybieram tę puszkę. Podpiszę ją, czyli dam swoją sygnaturę. I Warhol dokładnie na tej puszce dam swoją sygnaturę. Za chwilę Państwu pokażę. Umieszczę to w galerii, na postumencie, dam podpis, prawda? Jeszcze jak włożę w gablotę, tutaj te rzeźby nie są w gablocie, ale jeszcze jeżeli nakryjemy to kloszem, staje się to dziełem sztuki. I jakie idee w związku z tym zostały podważone? Idee tradycyjne, takie, które funkcjonowały w historii sztuki. Idea niepowtarzalności, dlatego że dzieło sztuki jest wyjątkowe. Idea oryginalności, gestu artysty, który tworzy swoje. Idea ekspresji. Tego, że dzieło sztuki jest wyrazem mojego wnętrza, moich pragnień, moich uczuć. Idea właśnie tej wyjątkowości. To wszystko zostało podważone już przez Marcela Duchampa, ale Andy Warhol do tego cały czas nawiązywał. No teraz proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że przenosimy się w czasie i przestrzeni do 1962 roku, do Los Angeles. Jesteśmy już w Los Angeles w 1962 roku i udajemy się na wystawę. Jesteśmy zaproszeni na wernisaż. Przybijemy się, odpowiednio otwieramy. Idziemy na wystawę i na tej wystawie widzimy właśnie to. 32 obrazy
posznerunki, puszek, zupy, kanda. Jak to odbieramy? Jak się z tym czujemy? Czy nie czujemy się oszukani? Prawda? Prowokacja, no przecież, ale co było śmieszniejsze, proszę Państwa, naprzeciwko była druga galeria, która zrobiła, znaczy na wystawie postawiła te puszki z napisem u nas kupiszami. Trzy puszki za 10 centów, coś takiego, u nas kupiszami. No to tutaj Andy Warhol wycenił jeden obraz na około $100. To było tak jak na niego w tym czasie bardzo tanio. Na projekty grafisze, które robił wcześniej, grał znacznie więcej pieniędzy. Publiczność poczuła się oszukana. Natomiast dla Andy Warhola był to wielki przełom w jego dotychczasowej twórczości. No proszę popatrzeć. Tutaj no, etykietka minimalnie się zmieniła. To jest puszka, którą